kilkadziesiąt ofiar w USA. Doniesienia rozdzierają serce USA. W tornadach mogło zginąć 50 osób. Potężne tornada nawiedziły w nocy z piątku na sobotę środkową część Stanów Zjednoczonych. Mogło zginąć w nich nawet 50 osób, podał w sobotę Washington Post. Gazeta cytuje wypowiedź gubernatora stanu Kentucky Andy'ego Beshear'a, który ocenił, że bilans może być jeszcze wyższy. Doniesienia z miejsc dotkniętych kataklizmem rozdzierają serce, powiedział Beshear w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną w sobotę rano. Największym wyzwaniem w chwili obecnej jest ustalenie, czy wichury będą trwać nadal czy też ustaną, dodał. Tornada w czterech stanach. Trąba powietrzna, która przeszła przez terytorium czterech stanów, była wyjątkowo długotrwała i mocna jak na tę porę roku, podkreślają meteorolodzy. Najbardziej dała się ona we znaki w Monette w stanie Arkansas i w Mayfield w stanie Kentucky, gdzie zawitała po pokonaniu 386 km. Było to najdłużej, bez przerwy trwające tornado, jakie odnotowano w nowożytnej historii USA, pisze Washington Post. Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych w zawalonym domu opieki Monette Manor Arkansas, w pobliżu granicy z Tennessee. Znajdowały się tam miejsca dla 86 pensjonariuszy. Ekipy ratunkowe, które przybyły do Monette Manor, mówiły o licznych zniszczeniach w mieście. Stan alarmowy w większości miast czterech stanów dotkniętych wichurami, Arkansas, Tennessee, Missouri i Illinois, ogłoszono stan alarmowy, apelując do mieszkańców, by poszukali bezpiecznego schronienia. Rzeczniczka Urzędu do Spraw Zarządzania Kryzysowego w stanie Kentucky podała w sobotę rano, że na razie nie sposób dokonać bilansu ofiar i zniszczeń. Rzecznik podobnego urzędu w stanie Tennessee Dan Flanner poinformował z kolei o trzech ofiarach, z których dwie zginęło w hrabstwie Lake, a jedna w hrabstwie Obion. W Edwardsville w stanie Illinois tornado poważnie uszkodziło magazyny i biuro spedycji firmy Amazon. Pojawiły się doniesienia o rannych lub uwięzionych ludziach po zawaleniu się dachu budynku.